poprzednio w Darksiders. And so you have come, bearing your sin like a badge of honor. What do you seek, Pale Rider? The return of mankind. To a barren planet shorn of life. Oh, humans are weak and simple. They would not survive this resurrection, nor do they deserve it. That is not ours to judge. I do this to spare war from the Council's punishment. And what of the Nephilim? Would you save but one and not the rest? The Nephilim are a threat to the balance. If we had taken Eden, none of this would have happened. Yet you rode against us, slaughtered our flesh, then bound our souls in your amulet. Who are you? I think you know. Once, you called me brother. Absalom. Death! Why do you slay your own? The Nephilim have no claim to Eden. There are realms for angels and demons. Why not for us? Eden belongs to man. It belongs to those who take it! The eons have not answered the question. Was it worth it? Brother. That one moment. No! Begot corruption. And crowned him Kinslayer. The bitter victory could not be undone. Hej, cześć, siema wszystkim ludzie z tej strony, Jack! Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. No to mi troszeczkę nie wyszło. A dobra, never mind. Witam się z wami w kolejnym odcinku, w którym... na start już widzę... Ty, to jest... Nie, to jest artefakt chyba jeden. No, to jest chyba ten artefakt, który... Dla Ostego to mamy ogarnąć. No. Etugot. Powszechny artefakt należący do dynastii Etugot, arystokratów silnie powiązanych z magią. Zwróć ten przedmiot Ostegotowi, a otrzymasz nagrodę. No dobra, ale jakby u niego też będzie tak jak u Czarnopęda, że muszę kombinacje robić, czy po prostu za każdy taki element coś dostanę? To jest fajne, że mogę... Właśnie odesłać rozpacz i dzięki temu ona... Nie to. I dzięki temu ona... ten. Jakby zanim jeszcze, wiecie, zniknie pod ziemią tak jakby, to jeszcze może staranować przeciwników na tym. Na swojej drodze. I siup! Get over here! Ten gdzie ucieka? Dobra, ale właśnie. Jesteśmy tu, aby kontynuować fabułę i odnaleźć wiekuisty tron. A żeby to zrobić, to... O! No, niestety nie udało się. A żeby to zrobić... Tu w ogóle te pozory Beytir mi jeszcze czekają do przetestowania, ale to dopiero za dwa levele. Żeby to zrobić, to muszę... przejść przez wyłą aż na wężowy szczyt. Także więc jeszcze troszkę w przód trzeba iść, nie? O, bier go. Ale te opętane pazury już są naprawdę mocno wykokszone, jak na
ten level, coś mi się wydaje. Dobra, gdzie ja teraz wchodzę? To moje pytanie. Ty, ej, ale się fajnie zaświeciły te czaszki. Dobra, nie, co to jest? Leży obalonego króla. A to nie, to nie, to nie, to nie. A to, 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 to nie. To ja podziękuję. To później. To kiedy indziej. Dzisiaj fabuła. No, alo. Kontrolerze, nie rozłączaj się. Dobra, chyba tam musimy iść, tak mi się wydaje. Jakiś sekrecik może? Zobaczmy. Coś się tutaj na dole kryje. Okej, dobrze się złapał. Bo niestety nie było to to, co myślałem, że będzie. Czytaj, po prostu swobodny upadek w dół. Dobra, coraz niżej. Co ja tu znajdę teraz? Dobra, tu już mogę się puścić. Tu jest w porządku. A tu? A tu jest pusto! Jaja se robisz? Czemu tu jest pusto? O, a nie, dobra, okej. Okay. Dobra, nie było tematu. Jednak nie jest aż tak pusto, jak początkowo sądziłem. Ale ja bym się wkurzył, jakbym tutaj zszedł po nic. No, do widzenia. Bestialskie kosy, ale słabsze obrażenia. Niestety. Ej, tam śmierć. No. Okej, tu jest coś. Tam jest cieniobuch. Dobra, mogę przeskoczyć jakby tutaj. Co teraz? Mogę... No, czekaj, czekaj, tu. Mogę wskoczyć tutaj, super. A czy mogę to jakoś chwycić z tej strony? Nie wiem. Czyli na pewno mógłbym, pewnie z tamtej strony może bym to chwycił. No. To znaczy, nie mogę tego chwycić tym uchwytem śmierci. Ale jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, sprawdźmy to od tej strony może. Czy jestem w stanie tam... Albo inaczej, ja mogę to już stąd strzelić? Mogę. Dobra. To wybucha i tam jest kolejny. Dobra, o dobra. Czyli to było o wiele mniej... Mniej skomplikowane niż sądziłem, że będzie. Dobra, skaczemy, skaczemy. Dobra. Teraz odskok. Bierzemy bombę. Ciepiemy tam. Okej, ale tamto nie ma bata, nie dorzucę już aż tam, nie? No nie, już to jest za ciężkie chyba. Albo śmierć po prostu nie ma tyle pary w łapie. Co? Troszeczkę powątpiewam. Kurde, ale długa ta lokacja. Cześć, nazywa to lokacja. Długa ta przeprawa mnie tutaj czekała. Okej, okay, ale jakby... Co tutaj? Dobra. Jest jedna skrzynia. Kiedy ja zdobyłem 125 tysięcy? Dobra, karwasze. Nie to menu. Jeszcze, jeszcze. Tu mam, tu miałem co wcześniej. Rzemienie zabójcy. Mam nawet doświadczenie. No tylko zdrowie trochę więcej, ale tak poza tym to lepsze. Tu chyba mi czegoś brakuje. W sensie, poza tym, że tu mi brakuje możliwości chwycenia sobie tego, bo nie wiem, zgarnięcia tego skądś. Może mogę skądś tutaj wziąć. Ale nie, to jest tylko zejście, żeby wejść tutaj na górę. A, czekaj, 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 tam coś jest. Ty, to jest ten, na odporność. No, trochę wyżej, trochę wyżej. Yeah!
udało się. No ale dobra, tutaj chwilowo nic nie zrobię. Będzie, albo będzie umiejętność, która będzie w stanie mnie klonować. Czekaj. Tam jest bombeczka. A, tylko, tylko z jednej i z drugiej strony jak stoję, to mi to jest zasłaniane. Serce, nie mogę przez to po prostu strzelić? Troszkę wyżej. No dobra, mogę. Jest tam rogata skrzynia, ale niestety, mimo iż jest ona rogata, czy wróć, jest ona rogata, ale ja niestety nie mogę jej chwycić. No dobra, czyli to se niestety jeszcze poczeka dość długo. Wracając, zakładam, że będzie... A, to taką sobie zebrałem wcześniej. Zakładam, że będzie albo umiejętność, która będzie w stanie mnie klonować. W sensie, że nie wiem, postawię sobie takiego nieruchomego cienia śmierci czy coś takiego, nie? Dobra, tutaj opisik dla was. Albo po prostu będę w stanie stworzyć sobie jakieś przedmioty, powiedzmy, nie? To... Ja się w ogóle wróciłem, Boże, ale jest... Jaki ze mnie jełop! Już, wracaj! Boże, to leży mi się odkryło. Jako fast travel. Boże, co za debil! Czemu ja się zacząłem cofać w ogóle? Dobra. Never mind. Lecimy dalej. 8 minut już minęło, a z tego większość minęła mi na sposobie przejścia jakoś przez ten... No, no łap, no łap się! No, Jezus, no mogłem się teraz uratować, serio. Naprawdę nie czaję, dlaczego on czasami do tej ściany się przylepi, a czasami po prostu ją poliże i... Juhu! Lecę w dół. Jest proch. Dobra, mogę skoczyć, ale nie mogę zeskoczyć. A nie, to jeszcze nie był zeskok, to był chwilowo bieg po ścianie, tak samo jak tutaj. Teraz jest zeskok. Super. No dobra. Okej, tam jest klucz. A, i tu jeszcze jest skrzynia jakaś. No, ciekawe. No, taki drobny wyścig z czasem. Bardzo drobny. Tutaj nic. A tu jest przejście. Ciekawy korytarz. I są przeciwniki. Elitarny kościany wojownik. No dobra. No, szybko poszło. Ej, kurde, a czemu to żniwo tak mało bije? Rozumiem, że to są mocniejsi wrogowie, nie? Ale sądziłem, że żniwo powinno przynajmniej tych zwykłych szkieletów one-shotować. Dobra, trzy otwarte przejścia. Stamtąd przyszedłem. Zobaczmy, co... A, tu jest tylko powrót. Dobra, to nevermind. Czyli muszę iść tędy. No dobra, zobaczmy, co mnie tu czeka. Jest jakaś wajcha. Jest bombeczka. Szkoda, że mogę robić uników z tym. Okej, czy jestem w stanie coś z tym zrobić? O, tutaj nie bardzo. Ej, ty, a czekaj, czy jestem w stanie ten tam rzucić? Nie mam bladego pojęcia, gdzie to poleciało. Ale chyba już wiem, co muszę zrobić. Pewnie jak to pociągnę, to się opuści, tamto się podniesie. O, jakimś cudem trafiło centralnie w ten guzik.
ten guzik, no, w tą wajchę. Tylko ja bym to musiał tak rzucić, żeby móc w to trafić z pistoletu. Dobra, ryzyk fizyk. Czy to się uda? Jakby była jakaś cutscenka, to lepiej się tutaj przeteguje. Ale wydaje mi się, że sama siła eksplozji powinna już to załatwić. Kot na miesz i traf. Tak, wystarczyło. Okay. Nie było cutscenki, na szczęście. Ale mamy tutaj skrzyneczkę. Zapewne z kluczem. Tak jest. Szkieletowy klucz. A kościany w sumie też by pasowało. Co to jest? Skarabeusz. O, taki cwany? To żniwo. Skarabeusze akurat widzę są aszytowane przez żniwo. Ale to są takie typowe mopki, tylko to mordowania. Więc się aż tak nie dziwię. O! Ciekawe. Żniwo je one-shotuje, ale mój atak z kosy już nie. Dobra, i tu jest normalny powrót. Na szczęście się złapałem. Czy ja? Śmierć się złapał, nie? Kurde, ale mi się dziwnie... Okej, to jest portal. Myślałem, że to jest kolejny z tych magicznych łazokęsów. Dziwnie mi się trochę przestawić, jak grałem przed chwilą w DMC, nie? Bo tutaj pod triggerem nie ma innej broni. To się pod lewym triggerem. Pod lewym triggerem jest skupienie się na walce, nie? A pod, bo pod prawym mam albo strzał, albo... Tego. Albo strzał, albo... chwyt. Tak więc to w jakimś stopniu się pokrywa z DMC. Ale tylko w drobnym stopniu. Ale może mi się to mylić, coś mi się wydaje. Dobra, tu raczej czeka mnie bezpieczny spadek, tak więc YOLO. Wiesz, ciekawe to wygląda. Ja nie wiem, czy ja się z tymi szponami rozstanę do końca gry, nie? One są tak przekokszone, że to jest masakryczne. Żadna broń nie jest w stanie chwilowo dorównać tym szponom. A wszystko dzięki jednemu prostemu trikowi. Dobra, nie słyszę tutaj żadnych kamieni. Tutaj... to jakaś walka pomniejsza, no to żniwo! Tylko problem właśnie tego jest to, że jeśli przeciwnik nie jest jakiś, powiedzmy, średnio wykokszony, no to szpony dość szybko się z nim rozprawiają, a to kończy się tym, że no pasek gniewu się nie napełnia. No, ale to tam się da zawsze jakoś połączyć. Okej, tam jest spaczenie na górze. No, a tu jest bombeczka, żeby się takiego kryształka pozbyć. Czy kryształka, no. Co nie, no, no są to takie dupne kryształy, nie? Bum. Teraz dobra, pytanie. Czy to jest koniec, czy to jest tylko przejściówka? Taka powiedzmy. Nie, to jest przejściówka. Na drugą stronę. Dziwne. Oj, ale zepsułem, ale zepsułem. W ostatniej chwili się zorientowałem, że muszę ten uchwyt mieć na tym. Na podorędziu. Dobra, jeszcze raz. W górę, w górę. No idź, idź, idź. No idź. Idź. Ożeż! Ej, ale, ale schowane, ale schowane. Teraz dopiero to zauważyłem. O nie, o nie, o nie, o! Nie mam tego powiedzieć, co przed chwilą zrobiłem, ale cieszę się z tego. Okej, jest skrzyneczka.
Ale jak skubańsko schowane. Proszę bardzo. 303 max obrażenia tego topora, a to jeszcze jest za mało. Okej, okay, jakieś... Nie wiem, jakaś pieczęć na górze i jakiś... Nie wiem, posąg żniwiarza z latarnią Thresha, no. I blokada. Ciekawe, czy mogę od drugiej strony się dostać. Congratulations, you have played yourself. Brawo, brawo. Kurde, dlaczego ono się raz łapie, jak zejdę po tej krawędzi i raz się złapie tego od razu, a raz nie? Dobra, go. Czy jest skok? Ej, no co jest? Już 18 minut, a ja jestem ciągle tylko w tym wyłomie. A chciałem chociaż na wiekuisty tron się dzisiaj dostać, nie? Czy dzisiaj, w tym odcinku. Bo dzisiaj, jakbym chciał, w sensie kiedy to nagrywam, to na bank bym się dostał. Wystarczyłoby tego, żebym sobie pograł potem trochę dłużej. No for fuck's sake! Co to miało być? Tam jest jakaś skrzyneczka, ja ją chcę zdobyć. Tyle dobrego, że mogę po prostu te wszystkie... nie wypały wam wyciąć, nie? I oszczędzić czasu odcinka. Dobra, pobiegnij, odskocz. No, wreszcie. Dobra, trzeba trochę tym pospamić. Okej, marna ochrona. No ale marna też nagroda. Szkoda. Ale przynajmniej będę mógł sobie nakarmić broń. Paszcza. Poważnie? Dobra. Halt. Ale mi się dziwnie mówi w języku niemieckim. Okej, okay, czyli przez most i w lewo. Dobra, czyli gdzie? Czyli w tamtym kierunku. Ale skąd te świeczki? Dobra, na razie rozpacz leci tam gdzieś. Tam jest strona Księgi Umarłych czy moneta przewoźnika? Dziękuję. Trochę dziwne. Proch prowadzi mnie tam i mój cel główny jest w drugą stronę. Chodź tu. Dziękuję. Co tu mamy? Moneta przewoźnika tylko. Tylko, ale może aż. Kto wie. No dobra. Ale powiem, że mi pasują te szybkie obrażenia. O, tam kolejna moneta przewoźnika. Ale dobra, nie. Jeszcze będziesz miał okazję, pewnie. Bo na bagi będzie tak, że po prostu dojdę sobie do wiekuistego tronu, czy tam go przyzwę. Bo na razie mam go przyzwać. A potem będę musiał jeszcze się na niego pewnie dostać jakoś. Tylko pytanie brzmi, czy... od razu mi ten Władca Kości pomoże, czy jednak będę musiał coś jeszcze dla niego zrobić. Obstawiam, że niestety to drugie. Jak to zwykle było w RPGach, nie? Typ mi od razu zadał, jak zadał mi obrażenia, to i od razu te dusze dzięki szponom wyleczyły. Kolejna moneta przewoźnika. Dobra, tamtego sobie już odpuszczę. Dobra, jest hajsiwo. Jest kolejny wróg. Jest jeszcze jakiś
sprzęt, ale muszę odesłać rozpacz, żeby to ogarnąć. Jest niestety gorszy. Ten drugi nawet nie był celem ataku, a zginął momentalnie. Dobra. Tu nie wiem, gdzie mnie to prowadzi, ale gdziekolwiek. Ale jakieś skrzyneczki, spoko. Chętnie przyjmę. Jakaś wajcha. Czy tam... Nie wiem, czy to jest wajcha, przycisk. Punkty gniewu po egzekucji z Rey Magia. No, ale talizmanu... No, wymieniać nie zamierzam. Dobra. Pchaj to. Co teraz? Artefakcik jest na górze! Jak miło! Oj, tu była czasówka! To jest dynastii Kagod! Niebywale rzadki artefakt, który posiadali tylko wielcy wodzowie z dynastii Kagod. Okej. Okay. Dobra, zaraz będzie obiad do jedzenia. Także... Dobrze. Ty, ale kurde... Trochę dziwnie wygląda ten artefakcik. Dobra, czyli na szczęście nie było to takie... chciałem teraz powiedzieć bezproduktywne, ale nie o to mi chodziło. Nie wiem, czy chciałem powiedzieć bezproduktywne. Bezsensowne. O, to jest lepsze określenie, mam wrażenie. W górę, w górę, w górę. Bo wyjście jest z tej strony. Dobra, stop, stop, stop. Dobra. To, że sobie pojechał. A właśnie, czekaj. To nie był ten, w sumie ten najrzadszy? Kagod? Zaginione artefakty. Nie to. O. Tak, to jest ten najrzadszy! Renagod mi jeszcze jakiś został. No to teraz tylko znaleźć Ostygota, nie? W sensie mógłbym się teleportować teraz do Drzewa Życia, ale nie mam zamiaru przechodzić tej całej trasy jeszcze raz. Dopóki nie znajdę jakiegoś fast travelu. Tak więc sorry, ale... Znaczy sorry. Sorry memory, ja se tu jeszcze trochę połażę najpierw. Dobra, trochę większa obrona. Handlarz. O proszę. Weź traf. Dziękuję. Kamień z serca. Już 16 z 34. Kamień wiedzy tajemnej. O, jest Wulgrim. Siema, mordo. A z chęcią. Masz coś ciekawego? Ciągle to samo. Ale mogę mu sprzedać co nieco. Takie bestialskie kosy na przykład. Ja się powiecie, no... Też wydaje mi się, że warto co nieco też sprzedawać, bo... Moje aktualne pazurki opętane są już tak potężne, że chyba tylko kolejna opętana broń mogłaby je przebić. Okej, tutaj talizman piechura. I nic poza tym. Ten tygiel jeszcze bym chciał ogarnąć, nie? No ale to kiedy indziej, bo tygiel z tego co się chyba zorientowałem, bo sam poczytałem trochę o tyglu, to tygiel to jest coś w stylu, że wchodzę na arenę, na której atakuje mnie multum fal wrogów. Po prostu muszę te konkretne fale przejść. Ale niestety, jeśli ja zostanę pokonany podczas tygla, to wszystko, co bym zdobył, stracę. Tyle wiem o tyglu, ale nie zawitałem jeszcze na niego. W ogóle jestem ciekaw, czy można zdobyć w tej części zbroję otchłani. Bo na przykład w tych mauzoleach mogłoby się takie... kawałeczki uchować. O, proszę. Odporność, dodatkowe złoto, obrona. Dobra, a co ja mam aktualnie?
Dokładnie, na ramiennik tutaj. Uprząż, obrona 100, odporność od trafienia, nie, odporność na trafienie krytyczne i siła. No dobra, to ja sobie to wymienię teraz. Troszkę więcej złota będzie. Prawda, na złocie mi aż tak nie zależy, ale lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, coraz dalej. Okej, okay. I to już chyba jest koniec, tak mi się wydaje. Jest, już kończymy. Chyba woli z tym szczytem. A jest na to fast travel? Niestety nie, ale do Tygla mam fast travel, tylko że Tygiel to raczej nie... No, widać gdzie on jest, nie? Nigdzie, gdzie mógłbym przejść z buta. Dlatego jest tylko fast travel. Tak więc... Poczeka to jeszcze, poczeka. Kaccenka. Ale to skupienie w ogóle. Co jest? Co to za węgorze? Wiekuisty tron to jest statek? Przynajmniej wygląda na taki statek trochę, nie? Latający. Czy oni naprawdę mogą te konie przyzwać na dowolnej nawierzchni? Nawierzchni, nie? Nie bym to przyzwał. Ja bym go od razu przyzwał, ale. Spoko. Chyba, że nie mógł, też opcja. O, jest moment z intra. O, dobra. Czyli to jest ten cały wiekuisty tron. Władca kości. I co tam było dalej, bo nie doczytałem. Dobra. Udaj się do stali tronowej. Okej, okay, ale pewnie najpierw muszę gdzieś tam w górę się dostać. Tak więc, póki co, ode mnie to tyle. Ja się z nami żegnam, a do sali tronowej udamy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. A, i przepraszam was, że... Niestety, ale odcinek 12 oficjalny, no jest 13, ponieważ miałem nagrany 12 odcinek, ale jak idiota zmontowałem dwa razy odcinek 10. I ominęła was, po pierwsze, walka z wartownikiem. Bardzo mi tego szkoda. I też ominęło was wykonanie questa w strzaskanej kuźni. Ale nic to. Mówi się trudno. Żyje się dalej. A my lecimy z tematem. W kolejnym odcinku Władca Kości. O, jeszcze sobie proch fajnie przysiadł. Także... No, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.